Cześć, Daniel Ortega z tej strony, więc bardzo często zostaje pytanie, czy da się spalić tłuszcz bez treningu lub czy da się spalić tłuszcz bez diety. Bez diety będzie ciężko, raczej bez pewnych strategii żywieniowych, które pomogą Ci osiągnąć ten cel, ponieważ jeżeli trenujesz bardzo ciężko, pracujesz fizycznie i nie zwracasz uwagi na to, co jesz, może by Ci się udało spalić tłuszcz. Nie wiem jak efektywnie, nie wiem jak Twoje zdrowie na tym ucierpi lub wcale nie ucierpi, to jest naprawdę sytuacja losowa. Natomiast jeżeli Twoja dieta jest dobra, dbasz o tą dietę, dbasz o to, żeby były to zdrowe posiłki, może nawet liczysz kalorie i pilnujesz, aby być na deficycie kalorycznym, nie musisz trenować, oczywiście nie musisz chodzić na siłownię, nie musisz biegać, nie musisz robić treningów w domu, nie musisz uprawiać sportu nawet. Jesteś w stanie spalić tłuszcz samą dietą, oczywiście w zależności od tego, jaki deficyt sobie wybierzesz, ponieważ deficyt nie musi być zbyt duży. Jest wiele przypadków, niektórzy z nas nie mogą uprawiać sportu, nie mogą się za bardzo męczyć, nie mogą się pocić, natomiast mogą wykorzystać coś takiego jak NEAT. NEAT to jest Non-Exercise Activity Thermogenesis lub jest jeszcze coś takiego jak NEPA, czyli to jest po prostu to samo, tylko inne zdanie, czyli Non-Exercise Physical Activities. W skrócie polega to na tym, że spalamy kalorie robiąc zwykłe aktywności w czasie naszego dnia. Nie liczymy żadnego treningu, nie zwracamy uwagi na nasz trening, zwracamy uwagę na wszystko, nawet drganie naszego palca. To już powoduje, że moje ciało spala pewną część kalorii, aby wykonać ten ruch. Teraz same wyrzucanie śmieci, same spacerowanie, pójście do sklepu, obracanie się na biurku, wstanie z tego biurka, pracowanie na stojąco, przygotowanie posiłków, to wszystko spala kalorie. Ściąganie prania, obojętnie. Wszystko, co robisz, wszystko, co wymaga pewnej aktywności, pewnego ruchu spala kalorie. Oczywiście też samo leżenie. Im więcej masy mięśniowej masz, wiadomo, to tym więcej kalorii spalasz, ale tym samo leżenie, samo spanie też spala kalorie, aby utrzymać wszystkie podstawowe funkcje życiowe w Twoim organizmie. No jest to pewna logika. Natomiast jeżeli wykorzystamy NEAT, to były eksperymenty, jedne z osób nawet próbowały wykorzystać NEAT, aby spalić tkankę tłuszczową, ponieważ mamy, można powiedzieć, że mamy parę rodzajów osób. Mamy osoby, które tylko trenują i przez cały dzień nic nie robią. Przykładowo mają tę godzinę, półtorej na trening, później siedzą cały czas i nic nie robią. Mamy osoby, które trenują i są aktywni, przykładowo ja czasami, ponieważ ja się zaliczam do tych, co trenują i są aktywni, co trenują, siedzą na dupie później. Natomiast mamy też osoby, które nie trenują wcale, ale muszą być aktywni, ponieważ muszą się często ruszać, nawet, nie wiem, ściąganie się, obojętnie. Ja mogę Wam wymieniać w nieskończoność każdą aktywność, która, o proszę, następna kaloria spalona. Przykładowo, tak? Więc możecie wykorzystać NEAT jako strategia, aby spalić tkankę tłuszczową, aby spalić troszeczkę więcej kalorii. Ten deficyt nie musi być aż tak wielki, nie musicie się aż tak bardzo głodzić, aby spalić tą tkankę tłuszczową, którą chcecie spalić. Natomiast jeżeli możecie trenować, ten trening oczywiście przyspieszy proces, pomoże Wam zbudować suchą masę mięśniową, oczywiście Wasza sylwetka będzie wyglądać o wiele lepiej. Natomiast ja nie chcę sugerować Wam żadnych celów, żadnych wizji sylwetki. Każdy z Was ma swoją i każdy z Was ma swoją sytuację. Niektórzy nie mogą trenować, niektórzy mają kontuzję, niektórzy nie mogą się pocić. No są różne przykłady. No i wtedy możecie wykorzystać ten NEAT, więc o tym chciałem Wam powiedzieć. Nie jest wszystko stracone. Po pierwsze skupcie się na diecie, po drugie im więcej się ruszacie, tym lepiej, tym więcej kalorii będziecie w stanie spalić. Więc jeżeli macie pójść do sklepu, który jest 500 metrów dalej, no to idźcie do tego sklepu. Nie wsiadajcie w ten tramwaj albo w ten autobus. Jeżeli macie wyrzucić śmieci, wyrzućcie te śmieci. Jeżeli macie coś zrobić, zróbcie to. Im więcej się ruszacie, im więcej rzeczy robicie, tym łatwiej. Teraz pamiętajcie, im większy deficyt kaloryczny macie, albo im dłużej ta dieta redukcyjna trwa, tym NEAT będzie wolniejszy, tym NEAT będzie się zwalniał, tym twój organizm będzie wykorzystywał coraz mniej energii na to, abyś się ruszał. Nie mam na myśli to, że w momencie, kiedy się ruszasz, spala mniej kalorii, mam to na myśli to, że te wszystkie nieświadome ruchy, które ty wykonujesz, nadal, które wymagają energii, zaczynają spadać. Ok? Więc im dłużej ta dieta redukcyjna jest, tym NEAT będzie prawdopodobnie troszeczkę mniej efektywny. Natomiast jest to rzecz, o której chciałem wspomnieć. Jest to pewna strategia, która pomoże Wam spalić tłuszcz. Nawet jeżeli trenujecie i chcecie troszeczkę przyspieszyć ten proces, to też wykorzystajcie NEAT. Po angielsku oczywiście NEAT, albo NEPA, NEPA lepiej brzmi po polsku, aby Wam pomóc w tym procesie. Więc to wszystko w tym filmiku. Trzymajcie się, do zobaczenia.